Siemka, ze strony Plasod, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 1. Jak sobie pamiętacie, przechodziliśmy sobie już te dodatkowe wspomnienia i kończyliśmy te zadania. Oczywiście też nie były obowiązkowe, no ale ja muszę wszystko zrobić. Powiem wam, znowu zrobiłem sobie strasznie długą przerwę od gier. I to strasznie długą, chyba ponad miesiąc w to nie grałem, więc no. Grafiku, wieści o twych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak, moim celem jest Wilhelm z Monferratu. Postąpiłem wedle twej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Wiem, co muszę zrobić, by do niego dotrzeć. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda, nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swej fortecy, by to rozpamiętywać. Będzie zdezorientowany. Wtedy uderzę. Jesteś tego pewien? Na tyle, na ile mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuję się. W takim razie pozwalam ci odejść. Zakończ życie Monferrata, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. Wrócę, gdy wykonam zadanie. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Do tej lokacji na pewno jeszcze wrócisz, Altairze. Wiecie, to mogę przysięgnąć. Zaatakuj po tym, jak Wilhelm spotka się z Ryszardem. Spotkanie odwróci jego uwagę. Okej. Ej, ja tu nie pamiętam, jak się biega. A, dobra, R1. Nie, mi się strasznie pomyliło z Tomb Raider Underworld, bo platynuję teraz na PlayStation Underworlda, więc strasznie mi się myli to bieganie. W ogóle, Anniversary też platynuje Legend. Aha. Przeklej się jeszcze do tej ściany. O Boże, to jeszcze taki kawał... Powiem wam, zaczynam odcinek i już Altair mnie naprawdę wkurwia. Po tej przerwie, wiecie co, ja nie powinienem sobie robić przerwy, bo ja teraz nie ogarniam, co mam tu robić, a te wszystkie zadania, to już tym bardziej. Tylko byś spróbował. Brawo. Ależ ten człowiek się śpieszy. Dziękuję. Błagam was, panie, proszę tylko o parę monet. Zamknij się, pierdziele. Wszystko mi się przypomniało. Przez tą głupią babę. Zrobić krzywdę. Musisz odnieść się, że jest przeciąg. O matko. Ej, Altair myśli. Ej, jestem zaskoczony. Naprawdę. Po takim czasie chyba Altair zauważył, że się zniechęciłem do niego i chyba zamieruje się ogarnąć. No ja mam taką nadzieję. Oj, to... Nic tu po tobie! Odejdź natychmiast! Hech. O matko, nie zesrajta się, Jezusie. Aaaa, matko! Straszne. Jezu, klikanie trójkąta też mi się kojarzy z Tomb Raiderem. Podczas chodzenia po drabinie. Łapałeś się, dobrze. Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę! Wieśniaku, do kogo ty mówisz, przepraszam bardzo. O, ja zejdę. Dobra, tu nie ma tego flagi.
nie no, przywitaj się z nim jeszcze. Możesz też zrobić tak. O. Boże, masz własnego konia. 3000 ludzi, Wilhelmie. Powiedziano mi, że trafią do niewoli, że wymienimy ich za naszych żołnierzy. Saraceni i tak nie dotrzymaliby umowy. Wiesz, że to prawda. Wyświadczyłem ci przysługę. O tak. To zaiste ogromna przysługa. Teraz nasi wrogowie będą tym bardziej przekonani co do swej sprawy. Będą zacieklej walczyć. Dobrze znam naszych wrogów. Nie wstąpi w nich odwaga, lecz przepełni ich strach. Powiedz, skąd tak dobrze znasz zamiary naszych nieprzyjaciół? Ty, który porzucasz pole bitwy dla politycznej gry. Zrobiłem to, co było konieczne. Postąpiłem słusznie. Przysiągłeś podtrzymywać dzieło Boże, Wilhelmie. Nie to tutaj widzę. Nie. Widzę człowieka, który je zdeptał. Twe słowa bardzo mnie ranią, panie. Wydawało mi się, że zasłużyłem już na twe zaufanie. Jesteś regentem Akki, Wilhelmie, i rządzisz w moim imieniu. Jak jeszcze mam ci zaufać? Może pragniesz mojej korony? Nie rozumiesz mnie, ale to nic nowego. Choć chętnie bym jeszcze z tobą podyskutował, czeka na mnie wojna, którą muszę się zająć. Musimy odłożyć tę sprawę na inną okazję. Nie pozwól, bym cię zatrzymywał, wasza miłość. No już, raz wypierdalaj. Obawiam się, że w nowym świecie nie będzie miejsca dla takich jak on. To jestem Wilhelm. Z żołnierzami. Musimy się upewnić, że wszyscy wykonują swoje obowiązki. Uprzeć ich, że każde niedbalstwo zostanie surowo ukarane. Nie mam dziś nastroju na żarty. Tak, panie. Reszta? Za mną. Ja też. Halo, kolega. Nie, muszę przejść pewnie inaczej. Kurde, na pewno w którymś zadaniu mówiono o tajnym przejściu. Albo o szybkim przejściu tam. Tylko ja oczywiście musiałem sobie zrobić zasraną przerwę. I teraz będę miał problem. Boże, co on robi? A nie, ja mogę tu normalnie wchodzić. Tylko muszę uważać na ten temp... Matko... Je parie qu'il nous observe en ce moment. O, schowaj to. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Jak ja mam tam wejść? Hańba! On nic nie wie! Zaczekajcie! Jesteś głupcem! Tempo! Lecz w jego słowach jest ziarno prawdy. Jeśli przyjrzeć się temu bliżej, nie trudno znaleźć winę. Niedoskonałość! Obawiam się, że zmiękliśmy i rozleniwiliśmy. Poczekajcie, bo ja to myślę. Nie to! Kurde. Sorry. Może nie usłyszałeś mnie za pierwszym razem. Uważaj, co robisz. Uważaj, jak asasyn idzie. Bo może ci coś wbić. Nie masz tu nic do roboty. Odejdź. Uciekaj, 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 uciekaj. Nie wolno ci tu być. A co mnie to obchodzi? Czy mogę, czy nie? Ja mogę wszystko. O ty. Dobra, sam chciałeś. Muszę się znowu do walki przyzwyczaić. Dobra, ty se tam stój. Ej, dobra, to mi może zająć więcej niż 10 minut. Lekceważenie obowiązków jest zaraźliwe i musi zostać całkowicie wykrzewione. Nie masz tylko prawa. Tak zapobiegniemy jego rozprzestrzenianiu. Z
Zrozumiano? Tak, panie. Wracajcie więc do pracy pełni nowego poczucia obowiązku. Bądźcie silni i skupieni, a odniesiemy zwycięstwo. Dobra. Jeśli zawiedziecie, dołączycie do tych tutaj. Bądźcie tego pewni. Rozejść się! Zamknąć bramy! Kurde, teraz sprawdzę swoje umiejętności. No, dawać. Wkrótce będzie martwy! Jasne, martwy! Gdzie z łapami? Trzy. Na to, dobrze. Zamknąć wszystkie wyjścia! Nie pozwólcie. Przepraszam, co ty robisz? Wypadł. Jestem o wiele lepszy niż ty, kiedykolwiek najeździ. Coś mówiłeś? Bo właśnie teraz umarłeś, kolego. Fuck! Co? Ej, nie. To jest niemożliwe, żeby to wygrać teraz. Dobrze. Odpoczywaj. Twoje knowania dobiegają końca. A co ty możesz wiedzieć o mym dziele? Wiem, że miałeś zamiar zamordować Ryszarda i zająć Akkę dla swego syna Konrada. Dla Konrada? Mój syn to osioł niezdolny przewodzić swemu kufcowi, a co dopiero królestwu. A Ryszard? O synu! Wcale nie jest lepszy, bo oślepia go wiara w to, co niematerialne. Akka nie należy do żadnego z nich. Do kogo należy? Miasto należy do swych mieszkańców. Jakim prawem przemawiasz w ich imieniu? Skradłeś im żywność, musztrowałeś bez litości, zmuszałeś ich, aby ci służyli. Wszystko, co robiłem, miało ich przygotować na nowy świat. Kradłem żywność? Nie. Wziąłem ją tylko na przechowanie, by w chude lata móc nią oszczędnie zarządzać. Rozejrzyj się. W mojej dzielnicy nie ma przestępstw, oprócz tych, które popełniają tacy jak ty. A jeśli chodzi o pobór, nie uczyłem ich, jak walczyć. Pokazałem im zalety płynące z porządku i dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne, jak szlachetne były twoje intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. Zobaczymy, jakie będą owoce waszych wysiłków. Nie wyzwalacie miast, jak ci się wydaje, lecz skazujecie je na zagładę. Ostatecznie będziesz mógł winić za to jedynie siebie. Ty, który mówisz o dobrych intencjach. Dobrze. Porozmawię, a teraz spierdalamy. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale to będzie strasznie trudne. Uciekamy! Uciekaj, no Boże! Kurde, musiałem się podrapać! No, biegnij, Altair! Wcale nie będzie trudne! Doganiam cię! Odejdź od nich! No! Kurwa mać! Nie macie co robić innego! Nie zrobiłem nic złego! Nie, ktoś uratuje mnie przed tym szaleństwem! On próbuje mnie celić! Ej, dobra. Niezły jesteś, powiem ci. No co? Tu gdzie ja mam uciec? Niech kamieniami cię porzucają. Zaraz padniesz, nie? No wchódź! Ej, no Boże, to jest tragedia. No mówiłem! Głupi zasrany kamyczek, wypierdaj! No wypadł, biedaku! Ej, więcej was tu nie było?
Myślisz, że mnie zgubisz? Ej, dobra, spadają. Ja za łuku, mamy go! Nie masz szans, poddaj się! Dobrze! No fuck! Ej, no ja umrę! Nie uciekniesz! Przez tego idiotę! Zaganiam cię! Tam, sorry! Kamieniem mnie rzuć! Znalazłem za ten Assassin! Zabić go! Którędy ja mam uciec? Ja ci dam, kurwa. Nie no, fajnie. Nie wiem, co ja zaraz do was przyjdę. Dobra. Jestem tutaj, weszłem na mury. Mam nadzieję, że mi się uda, naprawdę, bo... Nie zginąłem drugi raz, ale pokonałem ich dosyć dużo. Bez walki tutaj nie da się obejść. Naprawdę. Dobra. Opuść się. No. Dół. A chwila. O Jezu, tu jest flaga. Tylko tyle straciłem. Dobra, uciekamy. Co ty robisz, Boże? Jak można być tak nieostrożnym? No nie no. Dobra, prosicie się, to prosicie. Tak bardzo tego... No, walić to, że chciałem, aby ich rzucił na targ, ale nie, po co, nie? Spierd... Zamknij ten ryj, bo cię też zabije. Ale mi lakuje, to jest tragedia. Podtrzymajcie go! Walcie się! Ruszać się! Stoicie mi na drodze! O, fuck, dobra. Bractwo mi pomogło. Na pewno nie robi to wiele za uchu, mamy go! Bractwo, pomóżcie mi. Dobra, tu jest rabina. A tylko mnie zauważą. To mnie ten asasyn dzisiaj naprawdę zdenerwuje. Trzeba było tak kozaczyć, co? Mordercą! Jesteś zwykłym mordercą! O matko, jestem zwykłym mordercą. O jejciu. No dobra, idź na ten targ. Promocja, kurde. To morderca! To asasyn! No co? Ja pierdzielę, co za... Nie, Boże, ta gra już mnie na dzisiaj zbyt bardzo denerwuje, Boże. Nie to, że mi kontrować nie chce, chociaż to robię. Nie no. Pomódlcie się za tą grę. W tej grze chyba wypadł mózg, naprawdę.
Co mnie chciałeś wziąć? Szmato. Matko. To asasyn, powstrzymajcie go! Jesteś mój! Sądzisz, że tak łatwo się poddam? Tak. Tam biegnie! Powstrzymajcie go! Fuck no, czemu to jest zamknięte? Tutaj! Wracaj tu! Tutaj! 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 O, teraz jest otwarte. No powiem wam, że to była jedna z najgorszych misji. Jakie naprawdę. Wilhelm z Monferratu zginął, a wraz z nim jego zdradzieckie plany. Dobrze zrobiłeś, nie pozwalając, by Akka wpadła w jego ręce. Dlaczego teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć Akkę dla Konrada. Twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom węża, który nawet w chwili śmierci sączy jad. Powinienem omówić to z Al-Mualimem. Tak, przyjacielu. Śpiesz się do Masjafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. Dobra. Wracamy do Masjafu, dostaniemy przewijanie pamięci do późniejszego dodatkowe życie. Tak. No, zabójstwo zakończone. Dobra. Tak, przewinimy do Masjafu, bo ja nie będę podróżować w tym z powrotem. O nie, co to będzie? Ludzie przenoszący zwany zdradzą twoją pozycję, jeśli sprawisz, że upuszczą swój towar. Chodź. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę i proszę o odpowiedzi. Ty dajesz mi w zamian tylko kolejne łamigłówki. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość? Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz bądź ze mną szczery. Uważaj, chłopcze. Nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nie utracony. Odebrany. Przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował, niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda. Byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać, więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi. To, o czym mówisz, jest prawdą. Łączy ich przysięga. Przysięga krwi podobna do naszej. Kim oni są? Non nobis, domine, non nobis. Templariusze. Teraz rozumiesz, jak daleko sięga Robert de Sa. Wszyscy ci ludzie, władcy miast, dowódcy wojsk. Wszyscy oni ślubowali mu wierność. Ich dzieł nie należy obserwować osobno, prawda? Ale jako całość. Czego oni chcą? Podboju. Pragną Ziemi Świętej nie w imię Boga, lecz dla siebie. A co z Ryszardem, Salahaddinem? Każdy, kto przeciwstawi się Templariuszom, zostanie zniszczony. Wierz mi, że mają potem środki. Więc trzeba ich powstrzymać. Dlatego robimy to, co robimy, Altairze. Aby dopilnować, by w przyszłości nie doszło do takich rzeczy. Dlaczego ukryłeś przede mną prawdę? Abyś sam mógł przebić się przez pozory. Każde działanie poprzedza wiedzę. Informacja, którą sam zdobędziesz, jest cenniejsza od tej, którą dostaniesz na tacy. Poza tym, twoje niedawne zachowanie nie napawało mnie wiarą w twoje możliwości. Rozumiem. Altairze, twoja misja nie zmieniła się. Inny jest tylko kontekst, w jakim ją postrzegasz. A uzbrojony w tę wiedzę, lepiej zrozumiem templariuszy, którzy pozostali. Czy chcesz wiedzieć coś jeszcze? Co ze skarbem, który Malik przeniósł ze świątyni Salomona? Wydawało mi się, że Robert pragnie go odzyskać. Z czasem, Altairze, wszystko stanie się jasne.
Tak jak objawiła ci się rola templariuszy, tak samo poznasz naturę skarbu. Na razie pociesz się myślą, że jest w naszych rękach, nie w ich. Jeśli tego sobie życzysz. Właśnie tego. Otrzymujesz kolejny utracony stopień. Weź swoją broń. Użyj jej, by przynieść honor bractwu. Altairze, zanim pójdziesz. Tak? Skąd wiedziałeś, że cię nie zabiję? Prawdę mówiąc, mistrzu, nie wiedziałem. Dokonałem aktu wiary. Dobra. Wzmocnienie synchronizacji DNA. Synchronizacja wspomnienia 6 stopnia. Dodatkowe noże do rzucania mogę poćwiczyć na dziedzińcu. Co mogę poćwiczyć na dziedzińcu, przepraszam. Nie no, ja nic na dziedzińcu nie będę ćwiczyć. W następnym odcinku udamy się do Jerozolimy. Powrócimy do Jerozolimy. I najprawdopodobniej będziemy... To chyba była kolejna dzielnica biedoty. Czy tam bogatych. Nie macie po prostu trzymać ostrza. Macie stać się z nim jednością. I będziemy tam zbierać flagi. Więc w następnym odcinku będzie zbieranie flag. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie, cześć.